Agnieszka Olszewska i Ruslan Kostiukow to para prowadzących, która nie boi się żadnych sportowych wyzwań. W swoim programie udowodnią, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Spotkają prawdziwych miłośników sportu, którzy zdradzą im tajniki swoich dyscyplin. Stoczą także niezliczoną liczbę sportowych pojedynków, aby na koniec zadbać o odpowiedni relaks. Uwielbiam aktywnie spędzać czas. I w naszym programie będziemy Was do tego zachęcać. Ja również, ale nie można zapomnieć o odpowiedniej regeneracji ciała i ducha, co również Wam pokażemy. Imbir i cytryna! Zaczynamy! Cześć! Dziś przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Pokażemy Wam sztukę taneczną, która narodziła się w latach 70. na ulicach Nowego Jorku, w dzielnicy Bronx. Ta sztuka to połączenie różnych stylów tańca, akrobatyki i wyrazistej choreografii. A dla niektórych to coś więcej niż forma rozrywki. To sposób pokazania własnej tożsamości. Breakdance to rodzaj tańca, który wywodzi się z kultury hip-hopowej. Początki tego stylu sięgają lat 70. XX wieku, gdy młodzi ludzie w Nowym Jorku zaczęli tworzyć własne techniki taneczne, inspirowane zarówno muzyką, jak i życiem ulicy. Początkowo tancerze rywalizowali ze sobą w tak zwanych bitwach tanecznych, demonstrując swoje umiejętności przed publicznością. Charakterystyczne dla breakdance'u są ruchy takie jak freeze, zatrzymanie w trudnej pozycji, power moves, akrobatyczne figury oraz footwork, dynamiczne ruchy nóg po podłodze. W 2024 roku breakdance zadebiutuje jako dyscyplina olimpijska w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Breakdance to nie tylko taniec. To forma sztuki, w której ciało staje się instrumentem do opowiadania historii i wyrażania emocji. Dlatego zapraszamy Was do tego świata, gdzie każdy ruch to opowieść, a każda bitwa to wyzwanie. B-boy Ruslan i b-girl Agnieszka. Chodźmy na spotkanie z naszym pierwszym gościem. Naszym trenerem dzisiaj będzie wielokrotny mistrz Litwy w breakdance Jewgenij Kirkanow. Cześć. Witajcie. Przyszliśmy do Ciebie, aby porozmawiać o breakdance, który jest obecnie bardzo popularnym tańcem, przekraczającym wszelkie granice. Kiedyś był protestem przeciwko wykluczeniu społecznemu, gdy trzeba było coś głośno powiedzieć. Opowiedz nam trochę więcej o jego historii. W każdym razie, o ile wiem, na terytorium postsowieckim pod koniec lat 80. mniej więcej taniec breakdance był zakazany, ponieważ pochodził z Ameryki, a to było państwo wrogie. Oczywiście był to pewien rodzaj protestu młodzieży, więc naturalnie wiele osób w ten sposób chciało manifestować swój sprzeciw wobec polityki. To dobrze, że mamy teraz możliwość cieszenia się tym, a nie tak jak kiedyś wiele dyscyplin sportowych, jak i breakdance, było ograniczonych lub zakazanych. A teraz wszystko to jest dozwolone. A co najbardziej charakteryzuje breakdance? Breakdance oznacza w dosłownym tłumaczeniu polamany taniec. I główna rzecz, po której można rozpoznać breakdance. Jeśli powiesz przeciętnemu człowiekowi, to jest to, kiedy tancerz kręci się na głowie. I wtedy wszyscy wiedzą. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że w tym roku po raz pierwszy na Igrzyskach Olimpijskich pojawi się breakdance. Naszą reprezentantką będzie Polka z Wilna, Dominika Waniewicz, B-girl Nika, której byłeś pierwszym trenerem. Tak, to prawda. Opowiedz nam o niej. Czy od razu wiedziałeś, że będzie taką gwiazdą? Zdobywała ostatnio pierwsze miejsca w niemal każdym kraju na świecie. W każdym razie od razu powiem, że nikt nie spodziewał się, nawet ja nie spodziewałem się, że osiągnie światowe szczyty. Jest wyjątkowa, jest światową liderką. Oczywiście wiele osiągnęła dzięki swojej pracy. Jest niezwykle pracowita, trenuje bardzo ciężko, każdego dnia. Początki były bardzo proste. Przyszła do mnie mała dziewczynka, mająca 8 lat i chcąca tańczyć. Drobniutka, spojrzałem na nią. Większość grupy stanowili chłopcy. Dominika przyszła pierwsza wstała na zajęciach. Pomyślałem, że jest odważna, bo zazwyczaj dziewczyny są gdzieś z boku, z tyłu. I oczywiście pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, jest to, że jak większość dziewczyn pochodzi kilka miesięcy, 2, 3, 4 miesiące, może pół roku i odejdzie, ponieważ zda sobie sprawę, że jest to ciężki fizycznie taniec. Powiedzmy, że około 80% tańczy chłopaków, a według statystyk jest tylko 20-15% dziewczyn. Powiedziałeś b-girl. Kto to jest b-girl, b-boy? B-girl, b-boy, kastyra. To są tancerze breakdance.
a sama nazwa tańca została nadana przez amerykańskich dziennikarzy, kiedy breakdance nie miał nazwy. Dziennikarze widzieli tylko tancerzy, którzy wykonują akrobatyczne figury, taki polamany taniec, czyli B od słowa break, break boy i break girl, ustalony skrót. Teraz, gdy będzie jedną z dyscyplin na Igrzyskach Olimpijskich, można w 100% powiedzieć, że to nie tylko taniec. To także sport. Jakie jest obciążenie? Przez wiele lat uważany był za taniec, ale oczywiście ma w sobie wiele elementów sportowych. Gimnastykę, capoeirę, sztuki walki i wiele innych. Czy istnieje kilka podstawowych ruchów, które można opanować i możemy powiedzieć, że już tańczymy breakdance? Zdecydowanie nie ma dwóch lub trzech ruchów. Jest cały zestaw ruchów. Jest ich nieskończenie wiele i mnóstwo wymyślonych przez samych tancerzy i mnóstwo improwizowanych. Przerabiają, dodają coś, zabierają coś. W tym przypadku możesz spędzić całe życie na tworzeniu. Ciągle możesz coś wymyślać, dodawać i z czegoś rezygnować. Jednym słowem, cały czas trwa proces twórczy. Improwizacja. Musimy spróbować. Tak więc lewa noga idzie do tyłu, w bok, z przodu do boku, z powrotem do boku, z przodu do boku i dotykamy ziemi. Teraz z powrotem, ale już kucamy. Wyrównamy nogi, krzyżujemy nogi. Tutaj robimy bez rąk. Teraz opieramy się na ręce. Wyciągamy prawą nogę i podnosimy ją do góry. Jedna noga zgięta, zmiana rąk, zmiana nóg. I tak w drugą stronę robimy dwa razy. Mamy już jedną kombinację. Czego jeszcze możemy spróbować? Jeszcze jedną. Przysiadamy, kładziemy prawą rękę za plecami i w tym momencie już tylko wyprostowujemy nogi. Zobaczcie, wyprostowujemy prawą, a potem od razu lewą. Kładziemy jedną na drugiej. Teraz najpierw powraca prawa, a potem lewa. Teraz zmieniamy. Wyprostowujemy lewą, prawą, może być trochę z boku, niekoniecznie jedna na drugiej. Lewa wraca, następnie prawa i znowu zmieniamy. A teraz wyrzucamy obie nogi naraz i znowu wracamy i powtarzamy. To są podstawowe zasady. Trudno jest. A teraz trochę lżejsze ćwiczenie na górną część ciała. Wygląda bardzo prosto. Lewa noga idzie do przodu, ręce do tyłu skrzyżowane i lekko w bok. Wracamy z wyskokiem, ręce do przodu. W drugą stronę. Teraz od razu wyrzucamy nogę. Raz. Zmiana na dwa. Trzy. Na razie tutaj bez rąk. I jeden, dwa, trzy. Zróbmy to ćwiczenie szybciej. Dziękujemy Ci. Bardzo nam się spodobało. Ale zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebne jest dużo pracy. Po takim treningu mogę śmiało stwierdzić, że breakdance to nie tylko taniec. To forma ekspresji, w której możesz poczuć się wolny i wyrazić siebie. Swoją drogą ciekawa jestem, jaka jest różnica między breakdancem, a popularnym ostatnio streetdancem? Nie wiem, ale mam pomysł, kto na to pytanie może nam odpowiedzieć. Cześć. Witajcie. Okazuje się, że nie jest to takie proste. Nie jest to łatwe, ale pokażę Wam bardzo prosty ruch, który jest punktem wyjścia do nauki tańca ulicznego, w tym przypadku hip-hopu. W hip-hopie najważniejszy jest balans. To naturalny ruch. Kiedy słyszymy muzykę, wszyscy zaczynają tańczyć. To właśnie będziemy robić. Równowagę przynosimy z jednej nogi na drugą. Widzę, że wszystko układa się bardzo dobrze. Ważne, aby poruszało się całe ciało, to spróbuj poruszać się całym ciałem, tak jakbyś się zamykał. Próbujemy i 1, 2, 3, 4. Od tego momentu staramy się dodać trochę amplitudy. To jest, pochylamy się w jedną stronę, w drugą. Więc kiedy zamykasz się, pochyl się trochę w dół. Próbujemy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dobra robota. To pierwszy ruch. Jak tylko usłyszysz muzykę hip-hopową, możesz wykonywać taki krok.
Jesteśmy w klubie. Nie chcemy się wyróżniać z tłumu, ale chcemy się poruszać. Zróbmy smerfa, czyli biodra poruszają się do przodu. Kolana też miękkie, biodra do przodu, 1, 2, 3, 4 i dodajemy ręce, raz jedna do przodu, raz druga, robimy po dwa razy. Teraz możemy wszystko połączyć, 1, 2 w inną stronę, 1, 2 w inną stronę, smerf, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Widzę, że idzie dobrze. Spróbujmy czegoś trudniejszego. Ruch nazywa się Bart Simpson, więc będzie bardziej na boki i do góry. Po prostu robisz szeroki krok w bok, złączasz nogi i podnosisz się na palcach. To samo w drugą stronę, krok w bok, złączasz nogi i podnosisz się na palcach. Dodajemy ręce. Ręce są wyprostowane. Jedna z przodu zgięta, następnie podnosimy do góry. Jednocześnie staraj się nie opuszczać łokci, ale trzymać je w jednej linii, a następnie w drugą stronę. Teraz należy połączyć ruch z nogami. Idąc w prawo, ręce kierujemy w lewo. Kiedy podnosimy się na palcach, ręce idą w górę. Łączymy wszystko. Cóż, jest taniec, brakuje tylko muzyki, więc spróbujemy z muzyką, a żeby było wam raźniej, dołączą moje dziewczyny. Dziękuję, Dinaro. Wspaniale jest nauczyć się kilku pierwszych kroków. Mamy jeszcze kilka pytań, ale teraz chcielibyśmy powtórzyć to, czego się nauczyliśmy. Jak się czujecie po mojej lekcji? Doskonale, ale trzeba dużo więcej pracy włożyć. Ale jakoś się udało. Dzisiaj mamy dzień muzyczno-taneczny. Jaka jest więc różnica między tańcem ulicznym a breakdancem? Taniec uliczny, street dance, to jest powszechna nazwa, a breakdance jest częścią tańca ulicznego, więc jest to słowo określające wszystkie tańce, które narodziły się na ulicy. Większość z nich narodziła się w Ameryce, w Nowym Jorku, tam gdzie jest biedne życie i nie ma nic do roboty. Innymi słowy, młodzi ludzie zaczęli tańczyć. Nie różnią się niczym, są pod tym samym, jak mówię, parasolem tańców ulicznych. Jest breakdance i wszystkie inne style. Jakie są inne style? Jest wiele stylów, ale to są te główne. Jest hip-hop, house, popping, locking. Istnieją ich odgałęzienia, ponieważ każdego dnia wymyślane są nowe ruchy. Jest coraz więcej wariacji. Jeżeli mówimy o tańcu ulicznym, jaka jest filozofia tego zjawiska? Po prostu sposób na życie. To prawdziwi ludzie żyjący życiem ulicy. Tworzą też muzykę, rapują, malują graffiti. Oczywiście, niekoniecznie na ścianach, ale może gdzieś na papierze. Tańczą. Moda też wiele znaczy. Właśnie, chciałam zauważyć, że młodzi ludzie w dzisiejszych czasach ubierają się w stylu niczym związanym z tańcem ulicznym. Styl ubierania powrócił. Teraz takie ubranie jak dżinsy, trampki i kurtki noszą nie tylko uliczni tancerze, ale także ludzie na ulicy. Fajnie to widzieć. Co jeszcze daje taniec uliczny, oprócz wytrzymałości? Uważam, że wolność. Oczywiście wytrzymałość, zrozumienie muzyki. Zaczynasz czuć muzykę i prawdopodobnie pomaga ci to w dalszym życiu. Od czego należy zacząć? Po prostu przyjść. To jest pierwszy krok. I przede wszystkim trzeba kochać samą muzykę. W tańcu ulicznym muzyka jest liderem. Mam nadzieję, że przekazałam wam trochę wiedzy. Dziękujemy za lekcję. Dziękuję. Dzisiejszy odcinek to prawdziwa gratka dla fanów kultury ulicznej. Kultury, w której muzyka, ludzie i ich historie odgrywają bardzo ważną rolę. Ale jest jeszcze coś, co stanowi ważny element sztuki ulicznej. Chyba wiem, o co ci chodzi. Jesteście ciekawi? Cześć, Wille. Cześć. Witajcie. Znajdujemy się w tak wyjątkowym miejscu, w galerii, która jest otwarta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a jednocześnie jest bezpłatna. Opowiedz nam więcej o tym miejscu.
Znajdujecie się w naprawdę wyjątkowej lokalizacji na Wileńskim Nowym Mieście. Jest to miejska galeria sztuki na świeżym powietrzu zlokalizowana w dawnej fabryce Elfa. Mamy tu ponad 50 dzieł sztuki, w tym sztukę uliczną, murale, instalacje świetlne, rzeźby, różne formy sztuki. Dla jednych graffiti jest sztuką, dla innych wandalizmem. Gdzie jest granica? Tutaj możemy sięgnąć nieco głębiej. Być może zaczęło się to w czasach prehistorycznych, kiedy ludzie pisali na ścianach. Ale sama nazwa graffiti, co oznacza? To wyraz, który pochodzi z języka włoskiego i we wolnym tłumaczeniu oznacza pisać. Pierwsze graffiti przebierały różne formy i często wyrażały sprzeciw wobec tego, co się działo. Nie zawsze były to cenzuralne słowa. Myślę, że pojawienie się graffiti miało charakter wandalizmu. Uważam, że nawet jeśli graffiti jest na granicy wandalizmu, ale przedstawia pewien punkt widzenia i ważne przesłanie, to ta granica może być bardzo ruchoma i jest nośnikiem ważnej informacji odzwierciedlającej nastroje społeczne. Wspominałeś, że można tu zobaczyć około 50 prac artystów. Czy taka przestrzeń pozwala im stać się częścią miasta i wyrazić swoją przynależność do niego poprzez sztukę? Jest to duży projekt. Zapraszamy zarówno litewskich, jak i zagranicznych artystów. A to już jest malowanie na ścianie, czyli mural. Zmierzamy bardziej w kierunku pokazywania tej czynności jako sztuki. Jestem fanką street artu i wierzę, że jest to sztuka miejska. Sztuka uliczna jest dla wszystkich i naprawdę zmienia oblicze miasta. Mogę powiedzieć, że zmienia nastrój tych, którzy tu mieszkają lub pracują w okolicy. W końcu, co jest dla ciebie przyjemniejszy? Widok golej betonowej ściany czy zniszczonej? Może zauważyliście również, że na starych budynkach jest to malowane. Jaka jest różnica między sztuką uliczną a graffiti? Uważam, że tu pojawiają się kwestie legalności lub nielegalności, ponieważ jasne jest, że rysowanie, pisanie pewnych słów na niektórych budynkach, które psują widok i nie są uzgodnione, na przykład z właścicielem budynku, nie jest to dobre. Na przykład Banksy. Czy rzeczywiście promuje on tę sztukę? Banksy jest w rzeczywistości bardzo szczególnym i interesującym przypadkiem, ponieważ zaczął rysować nielegalnie, ale jego przesłanie było bardzo silne. Zapytałeś o tę galerię. Zdaniem dla wszystkich artystów tutaj było to, że tematem całej tej galerii jest wolność, odrodzenie, transformacja, przebudzenie. Więc to naprawdę bardzo interesujące, jak każdy artysta interpretuje to na swój własny sposób i jak ten rysunek niesie ze sobą pewne przesłanie. Myślę, że są one szczególnie istotne teraz. Ta galeria to niczym jedna duża, tak zwana legalna ściana. Oprócz tej galerii w naszym mieście jest również kilka innych legalnych ścian, na których można rysować. Władze miasta Wilna faktycznie przydzielają pewne miejsca i jest też tunel. Oczywiście musimy wszystko uwzględniać i uzgadniać. Jest też wspólnota. Ta galeria również rozwija się każdego roku. Szukamy różnych ciekawych artystów i rozmawiamy z właścicielami budynków, bo to nie jest tak, że przychodzisz tutaj i już malujesz, gdzie chcesz. Widzimy na tej ścianie Kiernagisa. Jest to brama do fabryki sztuki, która jest również gospodarzem różnych wydarzeń. W szczególności jest to ściana poświęcona stuleciu Litwy. Naszym pragnieniem było upamiętnienie pewnych osobistości kultury, które są dla nas bardzo ważne, które nas inspirują. Kiernagis, Vidunas, Jones Mekas, Nekrosius, Ziebrunas i inni. To dobrze, zobaczmy więcej. Ale jeśli na przykład ktoś chciałby dowiedzieć się więcej, być może istnieje jakiś przewodnik audio, dzięki któremu możemy zobaczyć listę prac artystów. Mamy bardzo dobrą aplikację, która jest bezpłatna. Nazywa się Open Gallery. Jest ona w języku litewskim i angielskim. Mówiąc o wandalizmie, zobaczycie cykl prac Ernesta poruszający tematykę dzieci. Jest tu kilka dzieł z tym związanych. On sam mieszka w Malezji. Tak, on jest słynny na całym świecie. Ernesta Zacharewicza, Plac Zabaw. To jest prawdziwy wandalizm, że dziecko samo maluje. W zasadzie taka jest idea. Sama nazwa Plac Zabaw. Na tym terytorium kiedyś było wszystko zaniedbane. Dużo tagów, hardcore jest tagiem. Ernest zrobił z tego dzieło. Dzieci bawią się, psocą i robią różne rzeczy. To jest artysta z Austrii. Bojkot. On przyjeżdżał do nas na festiwal. Thank you.
Ponieważ malowanie na ścianach jest nielegalne, przygotowaliśmy msztalugi, kilka flakonów z farbą i zobaczymy, czy możecie namalować coś do galerii. Spróbujemy. Macie na to 10 minut. No to nie ma wątpliwości, co będziemy malować, prawda? No jasne, imbir i cytrynę. Oczywiście, takie nasze dzieła, mam nadzieję, że znajdą się w galerii. Tak, myślę tak. Źwile, przyjdź tu proszę. Megie, Megie. Jak wyglądają nasze dzieła? Oho, oho, oho. Ręka zapa ginger. No super, brawo. Lemon full of joy. To jest imbir i cytryna? Pięknie. Dziękujemy, było świetnie. Dziękuję. Sztuka uliczna jest fascynująca i w odróżnieniu od tradycyjnych muzeów jest dostępna dla każdego. Po dzisiejszym odcinku inaczej spojrzę na nasze miasto podczas spaceru. Co to na to, żeby pożegnać widzów w street dance'owym stylu? Do zobaczenia! Cześć!